przekonaniu nas tu zebranych ogólnie jego życiorys był chwalebny, a zdecydowanie popiełuszka w swojej działalności, mimo śmierci, która go spotkała, nie służył dobrej sprawie. Nikt, kto służy Kościołowi, nie służy dobrej sprawie. Jerzy Urban na powązkach wojskowych wzbudza wiele kontrowersji. Powinien? Kim on był właściwie dla tego narodu? Kimś wielkim? Naród był w sprawie Urbana, tak jak w wielu fundamentalnych sprawach, podzielony. Tyle ludzi go kochało, co i nienawidziło. Był postacią kontrowersyjną i lubił prowokować. To wszystko jest prawda. Miał na swoim życiorysie również plamy, ale w przekonaniu nas tu zebranych ogólnie jego życiorys był chwalebny, a jego zasługi dla Polski, zwłaszcza dla świeckości Polski, niezaprzeczalne z mojego punktu widzenia. Był przede wszystkim liderem oporu wobec klerykalizacji Polski i wszechwładzy Kościoła katolickiego. To jest sens jego zasług politycznych, a poza tym był wybitnym dziennikarzem. Niewielu ludzi wie, że był człowiekiem przez znaczną większość swojego życia zawodowego prześladowany przez władzę. Rzucano mu kłody pod nogi, nie pozwalano publikować, był dla władzy niewygodny, był z pewnością nonkonformistą. Mimo że przez kilka lat współpracował z reżimem komunistycznym i był rzecznikiem rządu w czasach stanu wojennego i w tym czasie też dopuszczał się rzeczy, których wstydził się później, to jednak najczęściej miał z władzą problemy. Na pewno nie był tchórzem, na pewno nie był karierowiczem, na pewno nie był lizusem, na pewno nie był kimś takim jak Jacek Kurski. Jacek, no ja która ty... Bo znam obu, więc ich mylą mi się oczywiście Jacek Kurski. Mówią, że która propaganda była bardziej toporna, Kurskiego czy Urbana? No każdy może sobie w internecie zobaczyć, z całą pewnością telewizja Kurskiego nie może być, nie ma żadnych, że tak powiem, analogii w czasach PRL-u, nawet w najgorszym okresie, takiego bezwstydu, takiego załgania, takiej całkowitej pogardy dla prawdy i moralności nie było widać. Za czasów Urbana propaganda była wprawdzie zakłamana, ale była inteligentna. Natomiast gdy władza robiła coś bardzo złego, na przykład gdy ginęli ludzie z powodu działalności władzy, to władza próbowała to w jakiś sposób wytłumaczyć, załgać, rozwodnić, zrelatywizować. A dzisiaj po prostu, jak ktoś umiera, na przykład na granicy polsko-białoruskiej, to wzrusza się ramionami, tak jakby się w ogóle nic nie stało. Ta różnica moralna między tamtą propagandą a współczesną jest gigantyczna, niestety na niekorzyść czasów współczesnych. Ostatnie pytanie. Co by pan powiedział tym ludziom z wystawionymi plakatami, prawdopodobnie zamordowanymi w większości przez obecnie księdzami, którzy po prostu uważają, że to był człowiek nierozliczony? Z całą pewnością kłamstwo w sprawie Popiełuszki nie jest piękną kartą życiorysu Jerzego Urbana. Natomiast absolutnym nadużyciem i kłamstwem jest zarzucanie Urbanowi, że przyczynił się do śmierci księdza Popiełuszki. To, co się zarzuca Urbanowi, to, że on jakby wiedział, co się wydarzyło, co się wydarzy i ostatecznie jakby był częścią tego spisku morderczego przeciwko Popiełuszce, co oczywiście nie jest prawdą. Natomiast jego krytyka Popiełuszki, i to chcę bardzo mocno podkreślić, miała swoje podstawy. To, że Popiełuszko został zamordowany przez policję polityczną reżimu komunistycznego, to nie znaczy, że to, co mówił podczas swoich kazań i ideologia, której służył i instytucja, której służył, są przez to chwalebne czy dobre. Z tego, że ktoś ginie śmiercią ofiary morderstwa, nie wynika, że w czymkolwiek miał rację. Zdecydowanie Popiełuszko w swojej działalności, mimo śmierci, która go spotkała, nie służył dobrej sprawie. Nikt, kto służy Kościołowi, nie służy dobrej sprawie.